witajcie na kanale Dziennika NP. Bardzo się cieszę, że tak szybciutko możemy się zobaczyć ponownie. Ten film, który dzisiaj obejrzycie, jest filmem, o którym myślałam już od bardzo, bardzo dawna. Otóż opowiem Wam w dzisiejszym odcinku oczywiście o tym, co mam na sobie, ale przede wszystkim chciałabym opowiedzieć Wam o marce produkującej włóczki, wzory dziewiarskie, duńskiej marce Izeja. W tym roku postanowiłam, oczywiście w miarę moich możliwości finansowych, poznawać te nowe marki, zwłaszcza te, które bardzo mi imponują ze względu właśnie na to, w jaki sposób prowadzą swój biznes. No i oczywiście ze względu na jakość tych włókien, jakie proponują. Oczywiście to nie są filmy sponsorowane. Absolutnie to nie jest żadna reklama. Dla mnie będą to filmy takie... Będę do Was mówić po prostu z perspektywy klienta, bo ja oczywiście jestem zwykłym klientem. Dziewiarką, która oczywiście kocha włóczki. No mamy do tego słabość, prawda? Jest to jakby wpisane w DNA dziewiarki, że lubimy. Lubimy ich dużo. No kochamy to po prostu. Jest to naturalne. No dla mnie jest to naturalne. Wszystko zaczęło się od przezdolnej kobiety Åse Lund Jensen. Åse była kobietą, która kochała dziewiarstwo i ogromnym jej marzeniem było wprowadzenie na rynek duński takich wzorów, takich dzianin, które by na tamte czasy, są lata 60., jesteśmy gdzieś w okolicach lat 60. ubiegłego wieku, bo właśnie ona w 1960 założyła pracownię dziewiarską, w której pracowało około 60 dziewiarek, które robiły swetry i które następnie były sprzedawane klientom. Åse była nie tylko dziewiarką, ona była projektantką. Skończyła szkołę projektowania i rzemiosła, miała ogromną wiedzę, miała ogromny też apetyt na to, żeby poszerzać swoje horyzonty, ale też bardzo chciała czerpać z tych tradycji duńskich, z tradycji nordyckich. Chciała, aby to wszystko się w jej tej sztuce dziewiarskiej przenikało. Bardzo zależało jej na ciekawych włóknach, które oczywiście będą naturalne, w naturalny sposób barwione, ale kiedy projektowała swoje dzianiny z ówczesnych, dostępnych właśnie wełen, włóczek, okazało się, że nie są w stanie jakby sprostać jej wymaganiom, że jej wizja już wybiegała gdzieś naprzód. Te swetry były często zbyt ciężkie, kolory nie do końca ze sobą pasowały, nie można było ich ładnie w jakiś taki harmonijny sposób łączyć. No i wtedy Åse zapragnęła stworzyć własne włóczki, co oczywiście uczyniła. We współpracy z firmą, która się właśnie tym zajmowała, stworzyła pierwsze swoje włóczki w sposób taki, aby właśnie te kolory zawsze ze sobą pięknie się łączyły, komponowały i wzajemnie uzupełniały. Åse też była taką jakby, można powiedzieć, wizjonerką, ponieważ bardzo szybko zrozumiała, że przychodzi moda nie tyle na właśnie dzianiny, ale że właśnie kobiety pragną same robić te dzianiny. Zauważyła, że właśnie coraz więcej kobiet chce się nauczyć dziewiarstwa, robi to i pragnie wykonywać swetry, które później będą same nosić. I tutaj też zrobiła krok do przodu ogromny, który bardzo dużo zmienił. Otóż zaczęła właśnie takie wzory projektować, aby później właśnie kobiety, dziewiarki
mogły same w zaciszu domowym stworzyć własny sweter. Oczywiście z włóczek proponowanych przez osę. Zapoczątkowało to ogromną falę, która trwa do dzisiaj i płyniemy na tej fali, płyniemy. W dzisiejszych czasach jest to dla nas bardzo naturalne, tak? Że mamy nie tylko płatne, ale też są i darmowe projekty, z których możemy korzystać, żeby właśnie tworzyć własne dzianiny, że nie musimy jakby kupować tych dzianin gotowych, że właśnie o to chodzi, że na tym też to wszystko polega, że same te dzianiny robimy. Ta ogromna satysfakcja, twórczość, kreatywność. Stało się to bardzo mocno popularne. No myślę, że teraz w ogóle, no na dzisiejszy dzień, no to jest renesans. Jeszcze nigdy chyba nie było to aż tak popularne. No przynajmniej tak jest w moim odczuciu. Ose projektowała wzory, projektowała włóczki, pisała książki o tym właśnie, jak dziać swetry, o konstrukcji, o ściegach. Zostawiła po sobie ogromną spuściznę. Niestety zmarła przedwcześnie, ale przed śmiercią przekazała właśnie całą swoją firmę młodziutkiej Marian Izeja. Marian miała wtedy około 23 lat, 3-miesięczną córeczkę, i była studentką właśnie szkoły projektowania w Kopenhadze. Jak historia pokazała, poradziła sobie fantastycznie z tym wezwaniem i na dzień dzisiejszy to właśnie Marian i jej córka, już dorosła Helga, prowadzą wspólnie tą wielką, prężnie działającą markę dziewiarską, jaką jest właśnie Izeja. Osobiście bardzo mi imponuje ta marka. Jeżeli oglądałyście mój film Q&A, w którym opowiadam o sobie, to wiecie, że ja większość swojej kariery zawodowej spędziłam w handlu. Skończyłam także szkołę związaną z reklamą. Przez wiele, wiele lat byłam jakby mocno w tym świecie, tak? W świecie sprzedaży, w świecie mody, tekstyliów. Oczywiście, no było to już jakiś czas temu, ja zdaję sobie sprawę, że na pewno wiele się zmieniło już do dziś, ale pewne jakby schematy działania marek, firm zajmujących się w ogóle sprzedażą mody, tekstyliów, włóczek, wiecie, to wszystko jest bardzo, bardzo podobne. Są po prostu pewne filary, na których zawsze się taka działalność opiera. To, co uważam za ogromny sukces marki właśnie Izeja, to jest ten spójny, wydający się być bardzo autentyczny obraz, jaki oni przedstawiają klientowi. Już zaczynając oczywiście od samego produktu, jaki sprzedają. Jest on najwyższej możliwej jakości. Gwarantują wszelkie możliwe przestrzeganie praw, obowiązków, praw zwierząt, praw człowieka, obowiązków wobec środowiska, aby produkować włóczki w sposób zrównoważony, bezpieczny dla zwierząt, bezpieczny dla człowieka, bezpieczny dla środowiska. Nie są to puste obietnice, mają swoje certyfikaty, bardzo dbają o tą transparentność tych informacji. To na pewno robi duże wrażenie i wbrew pozorom nie jest to takie bez znaczenia, jeżeli chodzi o marketing firmy i o tak zwaną reklamę. My dziewiarki jesteśmy specyficznym klientem. Z jednej strony jesteśmy wymagające, zwłaszcza jak już jesteśmy bardziej zaawansowane w tej swojej pasji. Jesteśmy takimi, no powiedzmy, wytrawnymi już dziewiarkami, co to niejedno już w rękach miały, więc mamy swoje upodobania, mamy też swoje przyzwyczajenia, już jakieś ulubione włókna i na pewno wymagania takiej dziewiarki są zupełnie inne, no i te oczekiwania przede wszystkim od tych włókien są inne niż takiej dziewiarki początkującej. Ale mimo wszystko, myślę, że to, co nas łączy wszystkie, to jest to, że po prostu żadna z nas nie przejdzie obojętnie obok pięknie, apetycznie wyglądającej, cudownie miękkiej, wspaniałej włóczki. To jest coś, co po prostu działa na nas. Zazwyczaj pewnie my wszystkie jesteśmy wzrokowcami, skoro jesteśmy tak podatne na to. Więc
sposób, w jaki marka dziewiarska się przedstawia w mediach, sposób, w jaki projektują swoje sklepy, kiedy do nich wchodzimy, jak to wszystko na nas oddziaływuje, cała historia, czy to jest właśnie marka z tak dużą tradycją, jak właśnie choćby ta, o której dzisiaj Wam opowiadam, czyli Izea, czyli to jest jakieś ponad 45 lat, no robi to ogromne wrażenie. Utrzymać się tak długo na rynku, gdzie no nie zawsze było tak różowo jak dzisiaj, ta sprzedaż nie zawsze była tak wysoka i różne były etapy, nie tylko związane jakby z samym popytem na ten towar, ale też po prostu z jakimiś uwarunkowaniami społecznymi, z czasami, w których żyjemy. Więc utrzymanie się tak długo na rynku, utrzymanie tak długo jakby swojej uwagi przez klientów, no jest ogromnym osiągnięciem i to jest naprawdę ogromny sukces. Są bardzo konsekwentni, właśnie bardzo spójni, tacy autentyczni. Widać, że do perfekcji opanowali posługiwanie się social mediami. Są obecni oczywiście na Instagramie, w internecie, mają przepiękną stronę internetową, która dostępna jest w dwóch językach, oczywiście w duńskim i w języku angielskim, więc jeżeli chciałybyście się zaznajomić z informacjami dotyczącymi tej marki, wszystko tam możecie przeczytać. Strona jest zbudowana bardzo przejrzyście. Jest oczywiście sklep. Można tam kupić praktycznie wszystko, co potrzebujemy. Od włóczek, przez wzory, przez akcesoria, książki. W ofercie mają około, jeżeli dobrze pamiętam, 25 włóczek. To jest naprawdę bardzo szeroka oferta. Mają różne, przeróżne włókna w przepięknych, unikalnych kolorach. Ich barwienia są oparte na naturalnych barwnikach roślinnych. Inspirowane są przyrodą, naturą. Trudno się oprzeć. Trudno się oprzeć tej całej magii, tej historii, tej tradycji, temu takiemu poczuciu, że to jest wszystko takie etyczne, takie zrównoważone. No ale, jest jedno ale. Za cały pakiet tej przyjemności trzeba niestety zapłacić. No i płaci za to klient. I to naprawdę niemałe pieniądze. I wiecie, bardzo często się pojawia ten temat ceny włókna, cena włóczki, nawet na moim kanale tutaj. Dla mnie jest on ogromnie istotny. Zacznę może od tego, że oczywiście każda z nas sama ocenia, na jaką włóczkę ją stać, kiedy ta cena jest odpowiednia dla nas, kiedy uważamy, że to już jest za dużo, kiedy uważamy, że to jest za mało, bo tak też często jest, prawda? Nie każda z nas pewnie chce kupować najtańszą włóczkę. Dla mnie najważniejszym czynnikiem jest oczywiście jakość. Samo włókno staram się jak najbardziej kupować ze sprawdzonych źródeł, ze sprawdzonych marek. Także bardzo mi zależy, aby wszystko odbywało się przede wszystkim w najlepszym interesie zwierząt, od których pozyskujemy te fantastyczne włókna. W życiu nie chciałabym przyłożyć ręki do tego, żeby te zwierzęta cierpiały w imię moich przyjemności, bo tak to trzeba teraz już traktować, tak? Te włókna, które my kupujemy, które są nam sprzedawane, nie są nam niezbędne do życia, tylko jest to po prostu czysta fanaberia. Ja lubię nazywać rzeczy po imieniu, oczywiście jest to tylko moje nazewnictwo i jakby moje podejście, moja perspektywa. I w sumie o to też mi tutaj w tych filmach chodzi, żeby jakby z Wami podzielić się moją opinią na temat danych włóczek, danego zjawiska, jakim jest jakaś właśnie marka, jakichś sytuacji związanych z daną marką, włóczką. To wszystko jakby oceniam przez pryzmat własnych doświadczeń, własnych upodobań, tego, w co ja wierzę, po prostu na podstawie moich wartości. Jednakże chciałabym, żebyśmy też pamiętały o tym, że oczywiście w dzisiejszych czasach wielkiej globalizacji pozyskujemy różne produkty, różne dobra z różnych krajów, tak? To wszystko krąży, przemierza setki kilometrów. No i nie zawsze jest tak, że to, co dla nas jest ogromnym wydatkiem, w innym kraju jest tak samo. Wszystko bierze się zwyczajnie w świecie z sytuacji gospodarczej naszego kraju, w którym mieszkamy, państwa, w którym żyjemy, z tego, ile zarabiamy. Wiecie, no nie można tego jakby nie brać pod uwagę, bo jeżeli na przykład mówimy o takim kraju jak Dania, w którym traktowanie rzemiosła, a już zwłaszcza dziewiarstwa, jest czymś z góry nastawionym na luksus i tam podejście do tych cen
Zresztą ich poziom życia jest zupełnie inny niż na przykład poziom życia ludzi mieszkających w Polsce. Zupełnie inaczej się traktuje rzemiosło, z wielkim szacunkiem. Tam nie sprzedaje się tego za bezcen. Tam wręcz trzeba za to zapłacić dużo, żeby to właśnie było jakby tego warte. Z pewnością te polityczne, gospodarcze uwarunkowania kraju, w którym żyjemy, mają ogromny wpływ na to, jakie my włókna potem wybieramy do swoich dzianin, czy właśnie uważamy, że coś jest drogie, za drogie, czy coś jest luksusowe, czy nie. Bo niestety te czasy, kiedy cena, wysoka cena gwarantowała dobrą jakość i luksus, te czasy już dawno minęły. Naprawdę. Akurat tutaj ja jestem skłonna myśleć, że faktycznie płacimy tutaj za super jakość, płacimy tutaj za ten luksus, ponieważ kupujemy jakby całą tą otoczkę, tą wizję wraz z tą włóczką, bo to, wiecie, to nie jest tak, że my kupujemy tylko ubrania, tak? Dzięki tym ubraniom, które są odpowiedniej firmy, za którą stoją odpowiednie jakieś tam idee, wartości, przekazy, my także to jakby kupujemy, to się staje wtedy częścią nas. To bardzo silnie oddziaływuje na naszą psychikę, czy jesteśmy tego świadome, czy nie. Kupując rzecz marki, którą wiemy, że jest to marka szanowana, uznawana za luksusową, my także tak się czujemy, choćby przez ten moment. Więc ma to też właśnie taką wartość dla nas. I tutaj w tym przypadku tej marki faktycznie można się tak poczuć, jak najbardziej. I ja postanowiłam właśnie w końcu zdecydować się na wypróbowanie włókien marki Izeja. Oczywiście nie stać mnie na to, żeby dziać swoje swetry tylko i wyłącznie z włóczek tego producenta. Nie wiem też do końca, czy nawet gdyby było mnie stać, to czy bym tak robiła. Nie wiem tego, trudno mi sobie to do końca tak naprawdę wyobrazić, bo jestem tymi włóknami zachwycona, oczywiście. Ale jak pokazał mój eksperyment, to nie jest tak, że wykonany przeze mnie projekt z tych właśnie włókien, o których zaraz Wam powiem, to jest jedyna możliwość i ta najlepsza. Nie. Mam super alternatywy, o wiele, wiele tańsze, super jakości. Czyli to nie jest tak, że tylko jakby kupując to włókno jesteśmy w stanie osiągnąć taką jakość. Nie, absolutnie tak nie jest. Ale, co ważne, trzeba pamiętać, że kiedy szukamy zamienników na konkretne włókna, trzeba zwrócić uwagę na wiele, wiele czynników. I to jest, słuchajcie, temat na osobny film, który popełnię już niedługo, bo stwierdziłam, że to jest bardzo ciekawy temat i widzę po komentarzach, że bardzo Was to interesuje, dlatego przygotuję dla Was taki materiał. W sensie takim, jak ja to robię oczywiście, w jaki sposób ja wybieram te zamienniki, co ja Wam mogę doradzić, jak, czym się sugerować, jak włókna zamieniać, jak przeliczać też te włókna. Po prostu opowiem Wam o tym, jak ja to robię. Także taki film niedługo na pewno się ukaże. A dzisiaj skupmy się tutaj na tym, co mam do opowiedzenia dzisiaj. I w ramach jakby tego testu wybrałam projekt kamizelki Stockholm od Petit Knit, która bardzo często używa tych włóczek i tak naprawdę od niej się dowiedziałam, że taka marka istnieje. Kiedy zaczęłam jej wzory właśnie kupować, sprawdzać, to właśnie dowiedziałam się, że taka duńska marka jest. Ceny mnie zszokowały, mimo że oczywiście wszystko mi się bardzo, bardzo podobało, ale no zaczęłam po prostu myśleć, że no nie, no musi być jakaś alternatywa, to nie może tak być. Postanowiłam w ramach prezentu przetestować właśnie te włókna od firmy Izeja i właśnie wybrałam tą kamizelkę. Niestety kamizelki już na żywo Wam nie pokażę, tylko pokażę ją Wam na przebitkach, ponieważ już ją podarowałam tej osobie, dla której ją zrobiłam. Tak więc, kamizelka Stockholm. Ja ją wykonałam w rozmiarze 2XL. Jest to kamizelka zrobiona z dwóch nitek. Pierwsza nitka to jest silk mohair, druga nitka to jest twini. I może zacznę od tej twini. Jest to naprawdę bardzo ciekawe włókno. Stworzyła te, znaczy jakby zaprojektowała te włókno właśnie Marianne i jest to według opisu producenta włókno najwyższej jakości. Jest to wełna merynosowa, tak zwana ta pierwsza jagniąca. Jest to włókno bardzo cienkie, ale zmienia się oczywiście pod wpływem wyprania, delikatnie rozkwita i wiecie, bardzo trudno mi tutaj opisać ten efekt. Ona jest taka sprężysta, delikatnie puszysta, dość szorstka, bardzo rustykalna według mnie. Ma się to wrażenie tej takiej naturalności, takiego tego tradycyjnego, takiego włókna. Delikatnie skręcona
I tutaj zastąpienie tego włókna jest bardzo trudne, to muszę przyznać. Ale też wszystko zależy od projektu, bo jeżeli chciałybyśmy wykorzystać na zrobienie projektu tylko z pojedynczej włóczki, no to tutaj to jest trudne, żeby ją tak zastąpić, żeby dała taki podobny bardzo, bardzo efekt. W pierwszym odczuciu, kiedy ja ją wyciągnęłam z paczki, kiedy ona była jeszcze zwinięta w ten precelek, to dla mnie pierwsze skojarzenie to był Bio Shetland. Ale nie do końca, nie do końca. Bio Shetland mocniej rozkwita, bardziej się puszy pod wpływem prania, daje więcej tej objętości w robótce niż właśnie ta Twini. Pojedynczo robią różnicę, ale gdybym miała właśnie w połączeniu z moherem zastąpić tę włóczkę, to z pewnością wybrałabym Bio Shetland jako włókno idealne, naprawdę idealne, dające przepiękną, fantastyczną, ekstra jakościową dzianinę. W ogóle nie ustępuje tutaj jakości. No a cena jest no, o wiele mniejsza. W metrach też mamy więcej. Więc gdybym chciała właśnie łączyć włókna, to na pewno z powodzeniem można zastąpić tą Twini. Ale w pojedynkę to już jest trudniejsze. Trudno osiągnąć ten sam efekt innym włóknem niż właśnie ta Twini. No ale na szczęście tutaj, w tym Sztokholmie, mamy właśnie te dwa włókna. Jest moher i jest właśnie ta Twini. I jeśli chodzi o ten moher... Kochane... Kochani, bo wiecie, że mnie też chłopaki oglądają? Naprawdę, no, przepraszam chłopcy, przepraszam. Ach, no będę musiała się przyzwyczaić, ale tak, panowie także mnie oglądają, bardzo sobie to cenię i szanuję i oczywiście dziękuję. Tak więc, kochani, jeżeli chodzi o ten moher od firmy Izeja, on ma identyczny skład jak mój ukochany dropsowy Kit Silk. Jest ta sama ilość moheru, jest ta sama ilość jedwabiu. Oczywiście można mówić tak, że jedwab jedwabowi nierówny, wiadomo, moher moherowi, oczywiście. Ale wydaje mi się, że akurat w przypadku tego włókna od Izeja różnica jest tak minimalna, zupełnie prawie niewyczuwalna. Ja już nie wiem, jakim trzeba było być fachowcem, żebym ja komuś dała te dwa włókna do ręki bez etykiet i żeby on powiedział, który jest lepszy. No może są takie osoby na świecie, oczywiście. Ale wiecie co, w naszej pracy takiej dziewiarskiej ta różnica jest tak minimalna i jakościowo uważam, że także prawie żadnej różnicy nie ma w przypadku tych dwóch marek, w tych włóknach, a cena jest druzgocąco po prostu różna, że tak naprawdę tylko jakby ta kolorystyka tego moheru Izeja jakby usprawiedliwia dla mnie wybór. Według mnie. Bo jeżeli chciałabym dopasować idealnie sobie właśnie moher do którejś z tych włókien właśnie od Izeja, to no to wtedy tak, trudno byłoby mi w niektórych kolorach jakby wstrzelić się z tym Kit Silkiem. Ale w niektórych podstawowych barwach myślę, że jak najbardziej to przejdzie. Choćby właśnie tutaj w tym białym, takim śmietankowym ecru. Słuchajcie, ja naprawdę nie widzę żadnej różnicy i ja nie widzę powodu, żeby przepłacać akurat tutaj w tym wypadku. Z mojego doświadczenia wynika, że tak naprawdę o jakichś różnicach w tych moherach możemy mówić dopiero, kiedy ilość tego jedwabiu przekracza te 30%. Wtedy faktycznie czujemy, to już każda z nas poczuje, że jest różnica. 25% a 30% jedwabiu, tak, to już można wyczuć. I tutaj jakby zaczynamy rozmawiać o innym pułapie, ale nie w tym przypadku. Naprawdę. No ale dobrze, wróćmy do naszej kamizelki Sztokholm. Zrobiłam z tych oryginałów, czyli tak jak zaprojektowała to metę, zrobiłam tę kamizelkę. No i powiem Wam, że to nie jest tak, że byłam jakoś wow, zachwycona tą dzianiną.
doceniam jej jakość, naprawdę. Jest specyficzna, jest taka mięsista, lekka, pełna takiego jakby powietrza, ma dobrą energię, no dużo rzeczy naprawdę pozytywnych mogłabym się wysilić, żeby o niej powiedzieć, ale nie przerabiało mi się jej dobrze. Cały czas sobie myślałam, Boże, mogłam wziąć po prostu Norda, mogłam wziąć po prostu Bio Shetland i na pewno byłabym zachwycona. Naprawdę, no mówię Wam szczerze. Dziś, gdybym robiła dla siebie na przykład kamizelkę Stockholm na bazie tych dwóch włókien, to te dwa włókna zamieniłabym od razu bez zastanowienia. Na pewno akurat przy tym projekcie nie było warto. Naprawdę. Mimo, że oczywiście stworzyłam piękną kamizelkę i osoba obdarowana jest, no, zachwycona. I na pewno ta kamizelka będzie służyła długo, oczywiście, jeżeli będzie dobrze traktowana i będzie ta osoba na pewno z niej bardzo zadowolona. Ale, kochani, od razu Wam mówię, że idealnym połączeniem tutaj będzie właśnie po prostu dropsowy kit silk i właśnie Bio Shetland albo bardzo ciekawa marka, którą niedawno odkryłam i też na pewno przetestuję w końcu te włókna. Firma Holstgarn i to jest Super Soft, jeśli dobrze pamiętam. Idealnie się nadaje. W ogóle ta Super Soft i Bio Shetland, to one są tak blisko siebie, wydaje mi się, bardzo. I tą Super Soft, no na pewno kiedyś wypróbuję, na pewno. Więc tutaj na tą kamizelkę zdecydowanie polecałabym takie zamienniki. Zrobiłam obliczenia tych właśnie włóczek, zamienników kontra tej oryginalnej od Izeya i naprawdę różnice są, no, drastyczne, po prostu powalające. Oczywiście, tak jak już wspominałam, każda z nas jakby, no, w jej ocenie jest, czy warto zapłacić tyle pieniędzy, czy nie warto, czy to dobrze, czy tam to źle. Ja też absolutnie, nie to, że ja chciałabym Wam cokolwiek sugerować, tak, bo każda ma inny zasób finansów, inne doświadczenie, inne upodobania. Wiecie, to w ogóle to chciałabym, żebyśmy sobie jedno obiecały. Naprawdę. Obiecajmy sobie, kochani, że nasze upodobania co do tych włóczek nas nigdy nie poróżnią. Każda z nas naprawdę może lubić różne włókna, różne rzeczy. Jednej się to będzie podobało, drugiej się to nie będzie podobało. Jedna to polubi, druga to nie polubi. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o te wskazówki. Wskazówki dotyczące tego, jak to włókno się zachowuje. Co możemy z niego, wiecie, wycisnąć. Co ono może nam dać. To jest dla mnie istotne. Chodzi mi bardziej o to, jaki efekt można uzyskać, robiąc z danym włóknem. Bo dalej już, czy to nam się podoba, czy nie, to już każda z nas przecież ocenia. Tak więc, wracając do tych obliczeń. Różnice są naprawdę nieziemskie. Nieziemskie i po prostu klękajcie narody, jak ja to obliczyłam, co ja po prostu poczułam. Kamizelka Stockholm, wzór Petit Knit, rozmiar 2XL. Dwie nitki, Twini i Silk Mohair. Na wybrany przeze mnie rozmiar z każdej włóczki potrzebowałam 3 motki. Ja oczywiście kupiłam ją tutaj na rynku niemieckim. Ceny są oczywiście w euro. Wiem, że w Polsce także jest dostępna ta włóczka, aczkolwiek mi osobiście zupełnie nie opłaca się jej kupować w złotówkach. Jest droższa w Polsce. Gdybym ja miała przeliczać swoje euro, wymieniać i kupować w Polsce. Także mi się to akurat w przypadku tej marki zupełnie nie opłaca. Ale gdybyście chciały zrobić w tym rozmiarze tę kamizelkę, za samą włóczkę musiałybyście zapłacić około 293 zł. Czyli prawie 300 zł na dzianinę, która nawet rękawów nie ma. I teraz, co by było, gdybyście skorzystały na przykład z takich zamienników, które ja wybrałam, a które się sprawdzą w punkt. Idealnie, ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Gdybyście wybrały mój ukochany Bio Shetland i mój ukochany Kit Silk od Dropsa, ten sam rozmiar, przeliczając już te wszystkie potrzebne nasze metry, 300 kontra 129. A jakość tej dzianiny nie ustępuje moim zdaniem na krok. Na krok. Inny przykład. Właśnie ta włóczka od Holstgarn. Niewielka tutaj różnica w cenie. Tutaj byłoby około 123 zł. Tak samo, nie próbowałam jeszcze tej Holstgarn, ale wiem z dobrych źródeł, że jest to genialna włóczka. I kupicie ją w Polsce w sklepie Owczarnia. Ceny tego Kit Silka brałam ze sklepu, który także lubię w Polsce. To jest sklep Julii Hobby. Nie wiem, czy to dobrze czytam, przepraszam, ale bardzo lubię ten sklep. Można tam włóczki dropsowe znaleźć w
bardzo, ale to bardzo korzystnych cenach i zawsze jak tylko mam okazję, to tam właśnie sobie kupuję włóczki od Dropsa. I tutaj te ceny właśnie od Julie Hobby, tego Kitzilka, brałam do tych rozliczeń. Więc zobaczcie, no prawie 300, a te 120, tam no 130 zł, no to jest naprawdę tak ogromna różnica i naprawdę jakościowo żadna. A może nawet bym była bardziej zadowolona, bo Bioshetland kocham. On daje tak piękną dzianinę w połączeniu z Kitzilkiem, że w tej gładkiej dzianinie, w tym jerseyu, no to pięknie wygląda. A tu, w tym, wiecie, Twini, to o Jezus. Jedno oczko mniejsze, drugie większe. Denerwowało mnie to. O Jezu, no może trzeba byłoby kombinować z innymi drutami i tak dalej. Może musiałabym się przyzwyczaić do przerabiania tego innego włókna. Nie wiem, naprawdę. Ale no nie dało to takiej wielkiej satysfakcji. Ale ja się oczywiście cieszę, że to wypróbowałam, bo to jest dla mnie wiedza, dla mnie to jest eksperyment, to jest dla mnie bardzo, bardzo cenne. No ale dobrze, gdybyśmy chciały już tak naprawdę obniżyć nasz budżet i skorzystać tylko z Dropsa. Kochane, kochani, Nord, super rozwiązanie. Za Norda z Kitzilkiem na ten sam rozmiar, o którym cały czas mówimy, zapłaciłybyście około 113 zł. Także słuchajcie, tutaj jest mała różnica, warto się pokusić o to lepsze, nie? A już tak jeszcze niżej, to bym wybrała Fabla, bo Fabel też naprawdę super się sprawdza. I tutaj 95 zł. No i jak już tutaj zrobimy tą przestrzeń między 95 a 300, no to naprawdę robi się ogromna przestrzeń na to wszystko, tak? Czy to jest dla nas tyle warte? Jak naprawdę z tą jakością tego włókna? Czy naprawdę potrzebujemy aż tak mocno luksusowych, jakościowych włókien? To jest dużo pytań. Wiecie, ja na przykład zawsze sobie te pytania zadaję, kiedy wybieram te włókna na swoje dzianiny. Kiedyś już też Wam opowiadałam, dlaczego tak szukam tych tańszych zamienników. No, z prostego powodu ja bardzo dużo robię na drutach, bardzo dużo dzieje i mi bardziej zależy jakby na ilości w tym momencie, ale w dobrej jakości, niż na super ekstra luksusie i jakości, ale no nie wiem, ile ja bym tych swetrów wykonywała, gdybym miała kupować tylko z tej najwyższej półki. Oczywiście, mówię to wszystko nie po to, żeby krytykować firmę Izeja, absolutnie, bo ja ją uwielbiam. Naprawdę, wszystko mi się tam podoba. Piękne są te włókna, piękna jest ta historia. No przede wszystkim podziwiam ich za to, jak prowadzą ten biznes, jak dbają jakby o tego klienta, jak tworzą tą atmosferę tego luksusu, tego rękodzieła, tego rzemiosła. No jak się jest na tej stronie, zacznie się przeglądać te piękne zdjęcia, czy ich Instagram, czy już w ogóle te ich książki, które wydają, no to po prostu tak, jakbyście już prawie tam były, nie? Na tych polach i w tej zagrodzie i te owieczki dotykały. Czuły wiatr we włosach, zapach tej wełny. No to jest wspaniałe, to jest piękne, naprawdę. I ja za to cenię tą markę bardzo. Ale no niestety, nie mam takich finansów jeszcze, żeby dziać tylko z takich włókien. Mam nadzieję, że będę miała okazję jeszcze kiedyś spróbować czegoś więcej, bo tak jak już wspomniałam, wybór mają ogromny. Ale kolejna rzecz, na którą chciałabym, żebyście zwróciły uwagę jako klientki, to jest następująca rzecz. Im większa firma, im większa produkcja, im większa ilość produkowanych włóczek, tym dla producenta jest mniejszy koszt wyprodukowania tego jednego motka. Co za tym idzie? Cena, która jest dana na dany produkt, zawiera większą ilość marży, która nie ma nic wspólnego z wydatkiem na produkcję. Tak jest w każdym biznesie. Nieważne, czy produkujemy ubrania, czy butelkujemy mleko. Naprawdę, tak jest w każdym biznesie. Dlatego te takie mniejsze manufaktury, pojedyncze osoby, które gdzieś produkują same te włóczki, barwią, przędzą, dla nich wyprodukowanie jednego motka to są większe wydatki. To jest zupełnie inna szala. Tego się nie da w ogóle porównać niż właśnie produkcji takich wielkich fabryk, marek jak właśnie Izeja, czy Sadness Garn, czy właśnie Drops. Oni produkują tego tak dużo na cały świat, mają tak rozległe kanały dystrybucyjne, takie, wiecie, różnego rodzaju miejsca, w których te włókna produkują, że ta cena to nie jest tak jak dla kogoś, kto naprawdę sam próbuje zacząć taki biznes robić i te motki w rękach
w rękach tworzę. To jest zupełnie inaczej. Dlatego kiedy widzicie na przykład takie motki, na przykład na targach, tak, od takich mniejszych manufaktur, osób, które mają mniejszy biznes, które same ten biznes kręcą, stoją przy tych włóczkach i widzicie, że te motki kosztują tu 100, tu 150. Słuchajcie, to jest naprawdę inna cena, jakby zupełnie płacicie za coś innego, bo koszt wykonania dla takiego małego producenta tego jednego motka jest zupełnie inny i jest większy niż właśnie dla takiej wielkiej fabryki, jak choćby właśnie ta Izeja. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę, że oni mają inne przeliczniki, zupełnie inne ilości. Widzicie, na przykład marka Izeja, można o tym wszystkim poczytać u nich na stronie, gdzie indziej produkuje, pozyskuje mohair, gdzie indziej jedwab i gdzie indziej jeszcze inne te wełny. To są jakby pośrednicy. Oni sami bezpośrednio swoich włóczek nie produkują. Tak naprawdę ten cały biznes jest dość mocno skomplikowany. I jeżeli ktoś dopiero zaczyna, to naprawdę ma inny start i na pewno jego ceny są zupełnie inne, bo on musi się utrzymać, bo on musi po prostu przetrwać. Więc jakby wiecie, płacenie tak dużych kwot takiej marce jak Izeja dla mnie jest takie cały czas, nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem, czy jakbym była po prostu bogata, to nie wiem, czy też miałabym takie same podejście. Mam nadzieję, że gdybym kiedyś będę bogata, to moje wartości pozostaną takie same. I wiecie, ja nie jestem snobką, naprawdę. Często mi się zdarzało, że podkreślaliście w komentarzach, och, jak fajnie, że przyznajesz się, że robisz z dropsa. Jeju, ja nie wiedziałam, że to jakiś może być wstyd dla kogoś robić z dropsa, naprawdę. To nie jest wstyd, kochani. To nie jest wstyd. Wstydem jest, wiecie co? Robienie z włóczek beznadziejnych, rozumiecie? I potem wyrzucanie tych dzianin. To jest wstyd. Trzeba być odpowiedzialną dziewiarką. Trzeba zastanowić się nad tym włóknem, szukać informacji, sprawdzać, szukać naturalnych włókien, zwracać uwagę, jak te włókna są pozyskiwane, starać się dokonywać optymalnych, dobrych, wystarczająco dobrych wyborów. I to jest sztuka. To jest naprawdę w dzisiejszych czasach sztuka, bo wyrzucić kupę pieniędzy na włóczkę to nie jest sztuka. Jak ktoś ma, to nie jest problem, prawda? Kupił i ma z głowy. Ale znaleźć takie firmy, które mają świetny towar, ale nie są tak znane, nie mają takiego, wiecie, tego całego marketingu pięknego, tej pięknej historii, ale dają świetną jakość, no to trzeba się naszukać, trzeba naeksperymentować, dużo błędów popełnić, trzeba się dokształcać, szukać tej wiedzy. I my to tutaj na moim kanale robimy. I mi to bardzo podoba się, bardzo. Cieszę się, że wy także jesteście ciekawi tego. Szukacie też własnych tych zamienników, szukacie własnych sposobów. Bo naprawdę, tu nie chodzi o jakąkolwiek krytykę czy negowanie czegokolwiek. Tak ten świat już jest stworzony, że zawsze muszą być marki luksusowe i zawsze muszą być gdzieś te w połowie i gdzieś te najniższe. Tak po prostu wygląda biznes. Są ludzie, którzy kochają luksus, mają pieniądze i z zasady nie kupią czegoś tańszego, bo po prostu nie kupią, bo to nie jest ich poziom. Są tacy ludzie i dla nich te marki właśnie są super wyborem i oni płacą te pieniądze i nie ma to dla nich żadnego znaczenia ani problemu. Okej, kochani, nagadałam się jak... nie powiem co. Okej, przejdźmy do kolejnego tematu, jakim jest mój fantastyczny sweter, który mam na sobie. I tutaj to jest właśnie przykład wykorzystania zamienników. To jest Carla Cape, sweter, który zaprojektowała Anne Wenzel.
duńska projektantka, którą no, znacie na pewno już z mojego kanału. Ale jest to sweter, który powstał właśnie we współpracy z marką Izeja. Otóż właśnie córka Marian, Helga, stworzyła piękny projekt, który już powtórzyła znowu w tym roku, czyli zaprosiła do współpracy skandynawskich projektantów dzianin, aby w oparciu o archiwa, te właśnie jeszcze projekty stworzone przez OSE, aby zainspirowały się te osoby i stworzyły jakieś nowe projekty w oparciu właśnie o włókna Izeja, z mocnym takim właśnie akcentem na tą tradycję, na te jakby wartości, które OSE wprowadziła do tej swojej marki, które są jakby tymi fundamentami całej tej firmy Izeja. No i myślę, że to wyszło naprawdę świetnie. Te projekty są bardzo ciekawe i takie współprace to jest właśnie to. Zobaczcie, jakie to jest piękne. To niesie ze sobą nową jakość, nową wartość. To jest dopiero zaszczyt. Tak wielka marka, jaką jest Izeja, zaprasza projektanta do współpracy. Może sięgnąć do archiwów tej marki, poczuć całą tą historię, to DNA tej firmy. I dać coś od siebie. I zapisać się na kartach historii tej marki. I w naszych jakby też, no, życiach, umysłach, tak? Tych dziewiarek, które potem skorzystają z tych wzorów. To jest współpraca marzenie. Mnie takie współprace interesują, jakby co. No nie mogłam sobie darować tego żartu. Kochani, ja oczywiście nie byłam w stanie wydać tylu pieniędzy na Karla Cape i na te włókna. Karla Cape jest zaprojektowana na dwie nitki. Właśnie na tą Twinny i na włóczkę EcoSoft, która bardzo, ale to bardzo przypomina właśnie dropsową Air. Wydaje mi się, z mojej jakby takiej obserwacji, z filmików, gdzieś tam ze zdjęć, że EcoSoft Izeja jest troszkę delikatniejsza. Troszkę jakby bardziej taka przezroczysta. No tak, taka się wydaje. Ta jest bardziej taka polchniutka, ale jest także cudowna. Ja ją uwielbiam. I tak jak jakby wybór tej jednej włóczki, która zamieni ten EcoSoft, był dla mnie oczywisty, tak już z tą drugą włóczką miałam mały kłopot. Ponieważ tak jak Wam powiedziałam, Twinny jest
bardzo specyficzna. Ciężko było mi coś tak wybrać. Oczywiście, no mogłybyście teraz powiedzieć, a co z Bioshetlandem? Właśnie niestety tutaj by to się nie sprawdziło, ponieważ Bioshetland mocno puchnie, mocno, wiecie, rozkwita pięknie w cianinie. I tutaj ja nie chciałam takiego efektu, zresztą tutaj wręcz nie mogłoby być takiego efektu, bo bardzo ważne jest to, jaki efekt dzianiny chcemy osiągnąć. To jest tak zwane jakby okrycie wierzchnie. Sweter a la płaszczyk, narzucamy to na siebie. Czyli chciałam, żeby był owszem ciepły, ale nie twardy, nie sztywny, miękki, ale też nie zawiotki, dlatego nie zdecydowałam się na mohair, do tego właśnie air, bo to byłoby zupełnie inne wrażenie dzianiny, zupełnie byłaby inna w odbiorze. No więc musiałam znaleźć coś takiego, co doda mi tej stabilności, gęstości, ale nie usztywni tak mocno. Ten sweter nadal będzie miękki, przytulny, no i taki jest. No będę się rozpływała tylko w zachwycie, bo naprawdę świetnie to zrobiłam. Więc co wybrałam? Wybrałam z oferty Dropsa alpakę. Wybrałam tą właśnie alpakę, także ze względu na to, że jest to właśnie alpaka. I te dwa włókna, bo tutaj Air także zawiera alpakę, czułam, że one dobrze się połączą, że one będą ładnie współpracowały. No i także kolorystycznie uda mi się dobrać tutaj do siebie te dwie nitki. Tak więc kolor A wybrałam właśnie w tym takim odcieniu tego takiego ecru, tej takiej a la śmietanki. A tutaj właśnie na ten wzorek wybrałam Air w kolorze tego brązu i do tego także brązową alpakę, która mimo wszystko, że tak wydaje się, że nie pasuje w robótce, świetnie się to połączyło, w dzianinie wygląda to naprawdę cudownie, kolory się ładnie przenikają, wszystko jest jak talala. Ogromnie jestem zadowolona, naprawdę ogromnie jestem zadowolona. A najbardziej jestem zadowolona, że nie wydałam na ten sweter prawie 600 zł. Bo tyle ten sweter by mnie kosztował, gdybym go zrobiła z tych właśnie oryginalnych włókien. No nie, no dla mnie to jest po prostu, no nie, naprawdę nie, nie. Nie, no nawet gdybym miała pieniądze, no kurczę, no 600 zł na taki sweter. A, jeszcze guziki trzeba doliczyć, prawda? A projektantka zażyczyła sobie aż 10. Ja wykorzystałam tylko 9. Dla mnie 10 było zdecydowanie za dużo. No jest to dużo pieniędzy. 600 zł na taki sweter. Dużo, dużo pieniędzy. A ile zapłaciłam za to wszystko tutaj? Robiłam rozmiar numer 1. Ten najmniejszy. Wiecie co? To jest i tak dosyć spory oversize. Ja jestem takie S w kierunku bardziej M. I zrobiłam ten rozmiar 1 i jestem bardzo zadowolona. W przypadku tych zamienników za ten właśnie pierwszy rozmiar zapłaciłam niecałe 310 zł za te włókna. No jeszcze trzeba doliczyć guziczki, ale to tam nie dużo było. No 600, a 300... No same musicie sobie odpowiedzieć. Dla mnie odpowiedź jest oczywista, zwłaszcza, że naprawdę włókna sprawdziły się idealnie. Jeżeli chodzi o Air, to jeszcze może dopowiem, bo często spotykam się właśnie z takimi opiniami, że Air się wyciąga, że to jest włókno problematyczne. Trudno mi tutaj coś Wam powiedzieć, bo ja nigdy nie miałam takiej sytuacji z włóczką Air. I jest to dla mnie trudne jakby tutaj do oceny. Ale ja robię próbki. Robię na cieńszych drutach niż poleca producent. Może to ma znaczenie, że moja Air się mi nigdy nie wyciąga, nigdy nic mi się z nią nie stało i oby mi się nigdy to nie przytrafiło. Podsumowując, firma Izeya jest to naprawdę piękna marka z wielkimi tradycjami, z pięknymi, cudownymi włóknami, z pięknym przekazem, działająca jak najbardziej etycznie, w dobrym interesie zwierząt, środowiska, czyli nas samych. To wszystko mi się świetnie podoba. Ale no niestety, jest to marka luksusowa. Jeżeli uda mi się kiedyś jeszcze coś wypróbować z ich włókien, to bardzo chętnie. Ale jeżeli nie, to wiecie, no naprawdę wiem, że jest mnóstwo cudownych innych włóczek, wartych wypróbowania, o świetnej jakości. Tutaj mój eksperyment mi pokazał, że trzeba eksperymentować, trzeba próbować, że to wcale nie oznacza, że jeżeli włóczka jest tańsza, to jest gorsza, czy ta dzianina będzie brzydsza, gorszej jakości. Nie, absolutnie nie. Z eksperymentu jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że już niedługo wypróbuję nową markę i opowiem Wam o niej. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania do tych włókien, do tych zamienników, to śmiało piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że temat filmu Wam się spodobał. Nagadałam się okrutnie. Sprawił mi tak wielką przyjemność, ale wiecie, no muszę, Jeju, wiecie co ja muszę jeszcze zrobić dzisiaj? Muszę upiec tort dla mojego Leszka.
bo ma urodziny w tym tygodniu. Także trzymajcie kciuki za powodzenie mojego wypieku. Och, no naprawdę, staram się bardzo w te moje obowiązki, w moje życie wplatać jak najwięcej czasu na nasze spotkania. Trudno mi przewidzieć, kiedy spotkamy się następnym razem, ale już się nie mogę doczekać. Tak więc trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!